Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Michajlo i zapraszam Was na kolejny, piąty odcinek z cyklu Zagrajmy w Football Manager 2012. Po meczu z Lechią Gdańsk, a przed meczem z Hołomem Kielce nie działo się totalnie nic ciekawego, tak więc myślę, że żeby nie przedłużać czasu, myślę, że od razu przejdziemy już do meczu. Skład drużyny się akurat dużo nie zmieni. A jedyną taką ciekawszą rzeczą, to wartą uwagi, jest fakt, że pan Marcos Paulo nie jest w stanie się zaaklimatyzować zbytnio, więc uznałem, że wyślę go na urlop, a tym bardziej, że mamy akurat ewentualnie nawet kim go zastąpić, więc pomyślałem, że to akurat może mu pomóc w ewentualnej w zaaklimatyzowaniu się w Polsce. Tak, to zwycięskiego składu się raczej nie zmienia w sumie. Chociaż ja sobie tak, że za Saidiego wstawię od początku Michała Żyrę może. Tak trochę już ostatnimi czasy jakoś Saidi mi... No może nie był zły, ale też no już stracił trochę takiego swojego... Nie, młodych typu Żurek czy Gąsior na razie nie będę dawał. Gdzie mam w ogóle, tak sobie pomyślałem, gdzie mam, gdzie jest Daniel Łukasik? Łukasik. Czy on jest u mnie w młodej Legii, czy ja go gdzieś wypożyczyłem, bo nawet nie pamiętam. A no tak, wypożyczałem go. Tak, do Piasta, dobra, nieważne, nie było tematu. Dobra, tam akurat tak wszystko będzie to tam. No to teraz przechodzimy. Pepsi Arena, Legia Warszawa, Korona Kielce. No to będzie bardzo ciekawe, bo w Koronie gra Aco Vukovic. Ale bardzo go lubiłem. Zresztą dalej go lubię nawet. Dobra, ale asertywnie powiem, że wypadałoby wygrać to spotkanie. Powiem, że chcę, żeby strzelili. O, zdominowali środek pola i pokaz solidnej gry defensywnej. No i to samo powiem w sumie Dusanowi. Dobrze, no to przechodzimy od razu do meczu. Lech, niech się dzieje. Daniel Luboja do Żyra, ale przejmuje Golański. Schuller. Wrodoliak, Wolski, Rafał Wolski, Vukovic, Saganowski, Żyro, Wolski, Saganowski do Luboi. Oj, czy ja wiem, czy nie powinno, czy normalnie nie byłaby to ręka odwizana. Ja wiem, że to jest bramkarz, ale to było, nie wiem czy, znaczy część sędziów mogłoby się już przypieprzyć już jak, do tego, że jako to celowe zagranie do bramkarza. W tym momencie bramkarz nie powinien dotykać piłki ręką. Ale dobra, no, najwyraźniej ręki nie było. Radowicz, Rzeźnicza. Hammami. Wrodoliak tuż obok bramki Iwica. W którym miejscu w ogóle jest Korona, tak mi powiedzcie. Aha, 11, ale to też przez to, że gra mecz i liczy punkt. No to dobra, no to liczymy na 12 miejscu. No to. Iwica. Saganowski. Wolski. Bardzo ładnie to Żyry. Żyro powinien dośrodkować. Piłkę przejmuje Wrodoliak. I jeszcze raz Żyro. Żyro. Aj, no tak. Piłka trochę leciała, że wydawało mi się, że będzie bramka, ale. No ale mamy chociaż rzut rożny. Proszę, żeby rozgrywali. Nie strzygłem, tylko środkiem pola. Jaj, siostry z tego nie przejął. Dobra, no to jako że nie dają sobie odebrać piłki, to niech częściej grają piłką. Wolski... Spalony.
Tak od razu już widziałem jakaś reakcja sędziego. Bardzo dobrze na wygraną i dobrze spisałem się w odbiorze piłki. No to w związku z tym ponękajcie jeszcze bardziej rywala. Stano. Mu. Taki głupi żarcik. Radowić. Radowić. Żydu! Nie ma gola! Ajś, no. Jakby od razu to uderzył, to myślę, że mógłbym już się cieszyć w tym momencie z prowadzenia. A tak to dalej mamy remis. Rado wybija. Astiz nad bramką. No patrząc się po ostatnich 5 minutach, no to mamy miażdżącą przewagę nad Koroną Kielce, więc tak na dobrze sobie to jest tylko kwestia czasu, aż będzie gol, no ale podaję w pole karne, może spróbujmy. Żewłakow. Hammami. Ale będzie rzut roczny. Gdyż Hammami nie dobiegł do tej piłki. Bo pewnie mu się nie chciało poruszyć dupy. Bo wiedział, że będzie już róg. A co Wukowicz? I piłkę wybije pewnie Szuler. Szuler do Luboi. I Luboi to przejmie, ale nic z tej akcji nie wyjdzie. Golański, Lech, Szuler, Żyro, Foszmańczyk. A iść, no to było bardzo nieprzyjemny rykoszet. I będzie aut dla Korony. Wukowicz. Nad bramką na szczęście. No trochę Korona przycisnęła. Warzywniak, Luboja, Daniel Luboja, ograł Goleńskiego, Saganowski, Marek Saganowski, gol! 1-0, Marek Saganowski, 50. bramka w barwach klubu. Też oczywiście liczymy jeszcze też te bramki, te co padły jeszcze zanim odszedł do Vitória Guimarães, kiedy jeszcze grał w latach tam do 2005 grał bodajże Sagan w lata 2005 odszedł do Vitória, z tego co pamiętam. No a rok później Legia zdobyła mistrza, o czym już mówiłem podczas poprzedniego odcinka. Radowicz. Głowacki, ale nie Arkadiusz chyba. Wolski, Saganowski, Wolski, ponownie do Saganowskiego i ponownie do Wolskiego, Luboja, wprost w Małkowskiego, ale że żadnego Małkosia nie popełnił, to aż dziwne. Wolski, tam widzę na lewym skrzydle, że dla zawodnika on leży. Janota Michał zresztą. No za... Dobra, no wybijcie to go. Aha, Janota nie... W miejsce Janoty były legionista Maciej Korzun, który zresztą bardzo często grał. Znaczy grał, no... Faktem, że większy czas spędził na wypożyczeniu, a to do Korony właśnie najpierw, a to do Odry Wodzisław bardzo, bardzo często. Na Legino. Ciągle wielki talent, ale nie mógł się wybić. No i tak właśnie chyba od sezonu chyba 3-2 już gra ta dla Korony. Żyro i Wrodoliak. A iść no bardzo blisko znowu zdobycia drugiej bramki przez Iwicę Wrodoliaka. Jak na razie nie dajemy, no dobra, to akurat wiem i zmuszamy rywali do strzelania z dystansu, ale teraz trzeba to jeszcze uniemożliwić. Ajś!
lewy. Nasz miał zdjętą piłkę przez Golańskiego. Może w związku z tym, żeby ten to może skrócić jakoś polegle, tylko nie wiem w sumie. Szersze, a nie jest skrócony polegle. Bo oni trochę wyszli za tą piłką. Kuba Rzeźniczak. Rzeźniczak do Wolskiego. Wolski Radowicz. I 2-0. Miro Radowicz. No fajnie byłoby, jakby Miro dostał powołanie do reprezentacji z Serbii, a co nie jest niemożliwe, bo właśnie po bardzo dobrych występach w zeszłym sezonie widzę, że nawet dostał powołanie na zgrupowanie bodajże jakieś grudniowe czy coś w ten deseń. No ale niestety pech tak chciał, że akurat doznał kontuzji na czas akurat zgrupowania. No i no niestety przynajmniej na jakiś czas musi odłożyć sobie marzenia o reprezentacji bratko. Powiem z pasją, że jak na razie grać się... Nie, powiem, że jestem zadowolony z tego. Niech tak utrzymają. Zaraz pomimo tego, że bardzo dobrą ma ocenę, ale będę musiał zmienić Wolskiego, bo już ledwo żyje. A nie chcę, żeby mi tu pulca wypluł. Astiz nad bramką. No już tylko jeden punkt dzieli do Piasta Gliwice, a biorąc pod uwagę, że to jest kolejny mecz z cyklu, że a nie, bo to jest chyba w ramach tego, w ramach odrabiania, dlatego też gram tak często teraz. Tak sobie pomyślałem. Taki ten jeden mecz jeszcze zaległy to będzie z Lechem. Tak patrzę, tak jak się patrzę po tym. Foszmiańczyk, no niestety. Tomasz Foszmiańczyk, pierwszy gol w barwach klubu. No, żeby to tylko się nie obróciło przeciwko mnie, ta rozmowa motywacyjna. Dlatego też wstawię, kurczę, mam małego zgrzyta, bo albo wstawić Janusza Gola, żeby to bardziej taki do obrony był, ale jednocześnie do ataku, który potrafi, to taki typowy do ataku właśnie Babowicz. A jako, że ja wyznaję zasadę, że najlepszą obroną jest atak, więc wezmę i wstawię Babowicza za Wolskiego. I Babowiczowi powiem agresywnie, że wierzę w twoje umiejętności. Kijanskas, Lech. Kijanskas, Strzepski, Lech. Do Wukowicza, Wukowicz, Żewłakow. Foszmiańczyk, no panowie, że nawet na pewno, żeby to się tylko nie skończyło remisem, albo nie daj Bóg jeszcze przegranym. Małkowski. Radowicz. Babowicz. Radowicz. Radowicz pędzi prawym skrzydłem. Radowicz, nie ma do kogo zagrać, nie ma nikogo w środku pola. Rzeźniczak, ale nie, wybije to jeszcze Korzyn. Ale przejmie Astiz z kolei raczej. Tak. Szuler. Wrdoliak, Babowicz. Babowicz. Do Liuboi. Daniel Liuboja i nabija wprost w zawodnika z numerem 13, to chyba Paweł Stano. I mamy rzut rożny, który będzie wybijał mi... A nie, Babowicz będzie wybijał. Nie, Radowicz. No, Babowicz, Radowicz to prawie to samo. Rzeźniczak. Kuba Rzeźniczak. Wawrzyniak. Do Rzeźniczaka. Ten do Liuboi, ten do Rzeźniczaka. Wybija w ślizgiem stanu. I Lech. Szuler.
Rzeźniczak, Astis. Rzewłakow przyjmuje. Pędzi. Rzewłakow. Obok niego Szuler. Albo że. No nieważne. Korzym. I Foszmiańczyk 2-2, no żeż go w dupę mać. A mówiłem, żeby to się nie skończyło źle. Dobra, panowie. Rzeź nie powiedział, że kończymy z lipą, nie ma opierdalania się. Już czas na opierdalanie się już skończyło się. I się bierzemy się do roboty się. Wrodoliak, Babowicz, obok bramki. No tak, mamy wyraźną przewagę w posiadaniu piłki, ale co z tego jak korona zdobywa gole? Żyro... Saganowski! Jezus Maria, no jak się tego nie strzelam, to na pewno tu nie ma co myśleć o zwycięstwie. No ludzie, no. Nie róbmy sobie jaj z pogrzebu. Lubora. Nad bramką. Dobra, zmiana. Zejdzie, za Rzeźniczaka wyjdzie Jędrzejczyk i za Luboje wejdzie Kucharczyk. Kucharczyk to jaką ma przypisaną tutaj... Aha, wysunięty napastnik, snajper. Jest on snajperem. No to dam mu jakieś, nie wiem co tam. Baretę czy coś takiego i niech ostrzeli kogoś. Może. Jezu, mi to mi wywaliło. Ale spokojnie, odcinki będą. Zresztą co ja się przejmuję, dzisiaj mamy środę albo czwartek, więc... Saganowski. Marek Saganowski, już sam na sam. Saganowski nad bramką. 89 minuta gry, będzie remis. Jezus Maria, będzie remis. Jak to można było przepieprzyć? No właśnie, Saganowski mógł się spisać lepiej. No właśnie, takie mecze powinniśmy wygrać z zamkniętymi oczami. Tym bardziej, że było już 2-0. Ludzie, 2-0 to... Berenzy. No właśnie, takie mecze powinniśmy wygrywać i to z palcem w dupie. A tak? No a tak mamy ledwo remis i piąte miejsce. Chociaż faktem doliczałem 3 punkty, ale no 3 punkty no to z kim? Zaległy mecz z Lechem. To no ludzie. No wiadomo, że ja jako menadżer Legii to muszę liczyć na zwycięstwo, ale też no trzeba brać to pod uwagę, że no to nie będzie mecz jakiś bardzo łatwy. Okej, dobra, za ile dni mamy najbliższy mecz i z kim? Z kim to chyba ze Śląskiem bodajże. No, ze Śląskiem za 3 dni. I będziemy sobie kontynuowali. No a w związku z tym ja się na moment żegnam. I się widzimy za parę minut. Jezu, mnie wziął na Lecha Rocha. Dobra, nieważne, dobra, za chwilę się widzimy. I wracamy po krótkiej przerwie, można by powiedzieć, reklamowej. W międzyczasie, w tygodniu było między innymi losowanie do Pucharu Polski. Pozwolę sobie tylko wziąć i nastawić i zaraz pokażę, jakie to pary nam się ciekawe porobiły. Porobiło się między innymi tyle, że ja... Tak, dla mnie najważniejsza informacja to jest taka, że ja jadę do Chojnic na mecz z tamtejszą Chojniczanką. Wśród również innych ciekawych meczów jest fakt, że Lechia Gdańsk będzie się mierzyła z Lechem Poznań. To będzie bardzo ciekawy mecz. Bardzo ciekawym meczem będzie również mecz Śląska z Pogonią, Górnika Zabrze z Wisłą Kraków, Bełchatowa z Zagłębiem. No i chyba tyle. Ewentualnie może jeszcze jakiejś Sandencji z Widzewem może być też coś całkiem ciekawe, albo Zawisze z Koroną.
No dobrze, także takie to są pary. No i, ale zanim to, bo to akurat dopiero za jakieś 3 mecze, więc dopiero za jakieś, powiedzmy, za 2 odcinki jeszcze mija więcej. Tak, przechodzimy do meczu ligowego. Zaraz będzie mecz już ze Śląskiem Wrocław. Będą mieli oni okazję wziąć sobie rewanż za przegrany no Super Puchar Polski. I zrobimy tak. Jakie to zmiany? Jakie to zmiany, bo by się przydały niewątpliwie. Ale tylko nie mam pojęcia jakie. Dobra, może Jeleń za Jagiełłę. Też nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie, dobra, Nowaka za Jagiełłę. Dasz się za Jelenia tym razem. I Nowak zagra od początku w tym meczu. Nie wiem, może to coś pomoże. Nie wiem, jak to się mówi, to na tonące brzytwy się chwyta. Tyle. Tyle chyba. Tego to. Niby dobry. Niby dobry. Ale nie na ten mecz. Nie, tego to akurat sprawdzę przy okazji meczu Pucharu Polski. Okej, okay, poproszę o radę. Zagrajcie dla kibiców. Z pasją powiem, że żebyście strzelili gola albo nawet i dwa. Zdominowali środek pola oraz żebyście pokazali pokaz solidnej gry defensywnej. I gramy na stadionie piłkarskim we Wrocławiu. Ojej, może wygramy. Zaznaczyłem słowo z pół. Zaznaczyłem słowo może. Cet nazyski. Wolski. Jednak cet nazyski. Mila. Benson. Były piłkarz Lechii. Nowak. Dawid Nowak do Paweł. Lec przyjmie jednak Radowicz. Miro Radowicz. I Nowak to go nie przejmie, jednak przejmie to jeszcze Żyro. Żyro do Ljuboi jednak ten nie przyjął. Wdoljak nad bramką. No, na cholerę on tak uderza z daleka. To ja nie wiem. Jezus Maria, muszę sobie otworzyć okno. Bo normalnie zaraz padnę. I Schuler! Gol! Marko Schuler! Gol z rzutu wolnego, z rzutu rożnego przyjął piłkę właśnie Schuler i skierował piłkę do siatki. Mamy na szczęście 1-0 dla warszawskiej Legii, chociaż jeszcze się nie, muszę jednak zamknąć. Czyli jednak padnę. Zaraz. Bo już mi pokazuje, że jest 30 stopni w pokoju. I to robię tylko i wyłącznie dla was, żeby nic nie było słychać za tego. Rzeźniczak. Radowicz. Wolski. Nowak. Radowicz. Miro. Miro będzie rok. O, to jednak w ogóle to jako samobój to policzył Sebastiana Mili. Może chociaż spróbuję jakoś leciutko wiatrak włączyć, może nie wiem. Dobra, nie wiem, spróbowałem wiatrak włączyć, no nie wiem, no może nie będzie aż tak źle. Jeżeli jak komuś to będzie jakoś przeszkadzało, to serdecznie przepraszam, no ale no, musiałem coś. Nowak! Nie ma gola. Po prostu musiałem coś włączyć. Jago Cionek, ale piłkę przejmuje Schuler. Kucjak. Kucjak wtedy na otro.
Jakoś tak z początku pamiętam, że ja tak mówiłem. Że Kuciak, bo jakoś tak mi się kojarzyło to z takim, jak to było w kabarecie Anim Robotą z tym Chińczykiem, że tak Kuciak ty na oto. Jakoś tak nie widzę, czemu się to, mi się to zawsze kojarzyło. I od Legii, ale nic z niego ciekawego nie wyniknie. Bruś w zasadzie. Mila, Bruś, Kucjak wyłapuje. Rzeźniczak, Radowicz, Wolski, Nowak prawym skrzydłem. Nowak powinien do Radowicza odegrać moim zdaniem. No, chociaż to też nie było złe. Dobrze zależy na wygranie, dobrze spieszymy się przy odbiorze piłki, więc spróbujcie ponękać te wali, a i się do nich klemem. Żeby... Jezu, już ledwo się trzyma na nogach, Rafał? Znaczy, no fakt, no on grał... No dobra, no to najwyżej w przerwie go zmienię, wyjdzie. Wyjdzie tym razem Janusz Golbu, już mi się pluje, że mało gra. Kazimierczak, o Jezu, jaki błąd Kuciaka. No Jezu. No nie, no nie musimy, że znowu będzie remis. No bo normalnie się chyba zaszlachtuje. Jezu, nie rozpalam się. Tak to jest, jak się ogląda. Do późna ceremonii igrzysk otwarcia. Diaz, Mila, Setnarski, Diaz, broni Kuciak. Radowicz, Luboja, Daniel Luboja, Luboja do Żydy, nie do Luboja do Żydobot, tam słyszałem, że jego się jako nie deklinuje. Radowicz. Szuler jednak przyjmie Mila i koniec pierwszej połowy. Ojeju, i powiedzcie mi, co ja wam. Co powiedzcie mi, co ja wam, mam wam powiedzieć? Powiem asertywnie, że nie jestem zadowolony z waszej postawy w dzisiejszym meczu. Asertywnie powiem, że. Nie grałeś źle, ale wierzę w ciebie. No bo już przynajmniej nie jest aż tak źle, jak było. I do obrońców powiem, że agresywnie, że potraficie grać znacznie lepiej. Aha. Dobra, ale zmiana będzie też od razu. Zejdzie... Aha, że do Iworski by się przydało. No dobra, no to będą dwie zmiany. No, mówi się trudno. Janusz Gol za Wolskiego. I Janusz Gol będzie miał ustawiony... Będzie miał ustawiony wysunięty napastnik, wysunięty rozgrywający atak, czyli dobrze. I tutaj Żydo będzie miał ustawiony, znaczy Żydo Babowicza tutaj ustawię i z tym, że Babowicza wezmę tak, że będzie on też się zamienił miejscami z Radowiciem. Okej, okay, dobra, i gramy, panowie. Cetnacki solidnie jest poniewierany. No i taką gra. Zresztą no nie w tym meczu, ale mówię, jak to powiedziałem, że i tak gra chujnie, więc... Diaz... Nie, nie! Na szczęście nie ma. I faul, żółta kartka dla Mariusza Pawelca. Dalej Wawrzyniak, Luboja. Gol.
No by się przydało. Nowak spalony. Dobra, Sorki za przeskok. Mały. Radowicz. Aj. Bardzo blisko był Juboja. Schuller. Marko Schuller. Gol. No by się przydał, chociaż jeden dla mnie. Biorąc pod uwagę oczywiście, że Śląsk nie strzeli. Gikiewicz. Ćwieląg. Pepe Ćwieląg. Ćwieląg. No dziwne, że gra w tym meczu, a nie jest na jakimś grylu. Bo pogoda niesprzyjająca jest. Mówię, że fakt, że 35 sekund to nie jest sprzyjająca pogoda do grania. Ćwieląg. Kazimierczak. Babowicz. Oj, bardzo dobrze, Radowicz. O, ja cię sumę. To zresztą nawet ja bym już lepiej to chyba uderzył. No to będzie teraz. Dobra, pytanie, konkurs SMS do odpowiedzi na Facebooku. Ile będzie jeszcze remisów przeze mnie? Czyli jest teraz, będzie możliwe, patrzymy tylko ligę. Maksymalnie będzie jeszcze, chwila, tam 3 remisy już miałem. No to maksymalna odpowiedź, że maksymalnie 28 będzie jeszcze, mam jeszcze dostępnych remisów, więc pytanie, ile będę miał remisów do końca sezonu? Ćwieląg. Mila. Mila do Gikiewicza. Gikiewicz sam na sam i Kuciak na szczęście zbijają w boki. Mamy tylko rzut rożny dla piłkarzy Śląska Wrocław. O Jezu, no grają źle. I tyle. A przynajmniej no nie podoba mi się tak. Bo niby jest hura do przodu, niby jest wszystko dobrze, ale ciągle brakuje tego ostatniego podania. Albo i wykończenie. Mamy zbyt wiele długich podań. No to dobra, no to grajcie piłką, grajcie do nogi. To jak tak. Dobra, i zmiana, ostatnia. No nie wiem, coś może to da, chociaż już wątpię trochę. Za Ibicę w Doliaka. No ale nie ma kto. Nie, chyba że zrobimy tak i zrobimy tak. Zrobimy zamianę. Znaczy zrobimy tak, że Kuchalczyk, żeby niech się zamienia się, ale nie za Zdowiczem, tylko z Nowakiem. Kuchalczyk, powiem asertywnie, że oczekuje dobrej gry. I oby zareagował pozytywnie. Mówiąc słowami i akcentem Uri Kasperczaka. Kazimierczak. Ćwieląg! Spalony. Już jesteśmy z powrotem. Rzeźniczak, Radowicz. Gol nad bramką! No i no niestety nie mogłem zaśpiewać jednej z ulubionych przyśpiewek moich. W szczególności po meczu ze Spartakiem Moskwa. I koniec meczu. Standardowo, ja jak to ja, remis. No ja chyba nie wybiję się ponad ten stan. Po prostu się nie wybiję. O Jezu, źle.
O Jezu. No i zjebałem jeszcze bardziej. Ojeju. No tym, no właśnie, no widzicie, no posiadanie. No ale no co się dziwić, na, jak na 10 strzałów, 2 celne, no to... Jezus Maria, będę musiał chyba zacząć nagrywać, bo już wieczorem. No ale dobra, nieważne. Kolejka się zakończyła, przynajmniej te mecze, które dzisiaj były rozgrywane i mamy takie oto wyniki. Lechia Gdańsk przegrywa z Lechem Poznań 2-0. GKS Bełchatów 2-1 z Jagiellonią, przepraszam. Polonia 3-1 z Górnikiem Zabrze. Widzew remisuje bezbramkowo z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Remis tak samo, tylko tyle, że bramkowi 1-1 w meczu pomiędzy Zagłębiem Lubin a Piastem Gliwice i Wisła Kraków. Pogoń Szczecin 2-1 wygrywa Pogoń na stadionie przy ulicy Dejmonta. Na stadionie imienia Henryka Dejmana, przepraszam. A na ulicy Dejmonta, o. I tak, Śląsk ratuje remis. Dobra, nic ciekawego nie ma. Dobra, ja za ten odcinek bardzo wam dziękuję. Mam nadzieję, że się podobał. Standardowo tutaj do was już prośba o subskrybowanie kanału, komentowanie, ocenianie. Polubcie fanpage na Facebooku, żebyście byli na bieżąco z tymi materiałami, z materiałami z Football Managera i z każdym innym materiałem, jaki będę umieszczał, a już niedługo w końcu już się biorę za medala, bo już teraz właśnie specjalnie tak nagrywam trochę bardziej naprzód FM-a, żeby już mieć trochę więcej czasu na nagranie medala. No i to tyle. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie materiału i do usłyszenia. Cześć!